Złodzieju jajec, który zapłacisz za wszystkie jajca. I za śmierć Szczepana. Panowie, spokojnie. Gówno! No, widzę, że się nie dogadamy. Elejo! Zamiana twarzy w dupę! Gówno, a nie widły! Ty, siadaj w tym wiadrze z pomyjami i siedź tak, aż się utopisz. Ciebie! Może bardziej w staromodny sposób! Do góry! A ty! Ukręć sobie łeb! Dobra, a teraz jaja! Ciemnogród! Banda zabobonnych wieśniaków! Nie wiedzą, co ich jeszcze czeka. Ech, lustereczko. Gdybyś ty jeszcze potrafiło mówić... No i ześlad nieszczęścia psów, dup! A nie, nie potłukło się. Kury! Dzień dobry, czy jest pan czarownikiem? O co chodzi? Dzień dobry, czy jest pan czarownikiem? Tak, o co chodzi? Nie powiedział pan dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedłem tu z wiadomością od króla Mirosława 158. Spieprzaj kaszle, bo zamienię cię w psa. Nie przyszedłem tu prosić. Idziesz ze mną. Zamiana w psa. No i co, przystojniaku? Nadal uważasz, że sprawcą był dziki piec? Tak, tak uważam. Przecież mamy zeznania tego, co przeżył. Gówno! Mówisz, że zaatakował ich czarodziej. Posłuchaj. Po pierwsze, to są zeznania wieśniaka, który ma tyle rozumu, co kot napłakała. Po drugie, jesteś babą. Miejsce baby jest w kuchni, a nie w MO. Kurwa! Miałem rację. Uważaj. Ruda. No. I sprawa rozwiązana. Nie, nie, nie. Zrobimy to dzisiaj wieczorem i to po mojemu. Zwariowałaś. Nie zapominaj, że jestem wyższa z tobą. Uff, nareszcie ciało przestał działać. A ty, podporuczniku Rybarczyku, wcale mnie nie przejechałeś. Sam się przeturlałem pod tym samochodem. Jeżeli chciałeś się ze mną przespać, to mogłeś wybrać bardziej oryginalne miejsce niż kurnik. Jesteśmy tu po to, żeby złapać psychopatę. Tak, akurat. A właściwie to dlaczego cię odwołali, skarbie? W końcu... Taka spluwa jak ty... Nigdy więcej nie wymieniaj przy mnie imienia spluwa, rozumiesz? Nienawidzę sukinsyna, zabrał mi wszystko. Karierę, odznakę i Aldona.